Czcigodny Ojcze, mam nadzieję, że mnie Ojciec tam słyszy. Panie Andrzeju, drodzy Państwo, dziękuję za zaproszenie. Jest mi miło być po trosze w moim mieście. Czuję się nadal emocjonalnie związany z Legnicą. W końcu 8 lat tutaj pracowałem jako nauczyciel. Tak. No i te związki oczywiście nigdy nie wygasną. Jeżeli człowiek gdzieś kiedykolwiek przebywał, to zawsze myślami do tego miejsca wraca. Ja tutaj też często wracam. Dzisiaj w trochę innej postaci. Mam mówić o barbarzyńcach. Barbarzyńcy. Kim są? Gdzie oni są? Co robią? Oczywiście jest to bardzo długa historia, gdyby opowiedzieć dokładnie, jak przez epoki, przez całe wieki postać barbarzyńcy przewija się i co ona czyni. Ja tylko przypomnę Państwu, że samo pojęcie barbarzyńca wywodzi się z kultury greckiej. Warwaros w starożytnej Grecji, warwaros, znaczyło obcy, inny, ten, który wywodzi się z innego kręgu cywilizacyjnego. Jeżeli przyjmiemy, że starożytna Grecja stworzyła własną, oryginalną, niepowtarzalną cywilizację na tamte dawne czasy i ta cywilizacja rozpoczęła właściwie pochód wielkich, wspaniałych idei filozoficznych, artystycznych, literackich przez wieki do naszych czasów. Jeżeli ta cywilizacja dała jak gdyby początek nowemu myśleniu o świecie, to ci, którzy przyszli, żeby ją zniszczyć, byli właśnie barbarzyńcami. Czyli byli tymi, którzy tę cywilizację ateńską, grecką pragnęli zmiażdżyć, zlikwidować, zrujnować. A więc barbarzyńca to ten, który niszczy cywilizację, który ją likwiduje. Jakby powiedzieli Rosjanie, chce unicztożyć. Z kolei Rzymianie, starożytni Rzymianie, bo Grecy, może jeszcze dla przypomnienia, mówili, że my jesteśmy tylko cywilizacją tamtych czasów. Natomiast Rzymianie mówili, cywilizacje tamtych czasów stanowią tylko dwa narody. Grecy i my Rzymianie. Natomiast pozostali to są barbarzyńcy. A więc ci, którzy albo nie dorastają, albo czynią wszystko, żeby te nasze rozkwitające cywilizacje zniszczyć. Krótko mówiąc, problem barbarzyństwa jest problemem ludzkości. To jest problem, z którym człowiek, formacje polityczne, religijne, społeczne zmagały się od pradawnych czasów. Zawsze było tak, że diabeł gdzieś mieszał. Jeżeli powstawały jakieś struktury cywilizacyjne, jakieś kręgi kultury, jakieś zjawiska, które budowały świat, to zawsze znalazł się ten, który chciał ten świat zniszczyć. Otóż gdyby to przenieść do naszej epoki, do wieku XXI, to też warto sobie zadać pytanie, czy dzisiaj również mamy takie tendencje, takie zjawiska, takie postacie, takie idee, które pragną zniszczyć cywilizację, tym razem łacińską. Najdłużej trwającą przez wieki cywilizację, która ma już 2000 lat. Czy były już pokusy wyniszczania tej cywilizacji w dziejach człowieka, w dziejach ludzkości? Oczywiście były. Od samego początku chrześcijaństwo jest prześladowane, ale nigdy
w moim przekonaniu, na taką skalę i z tak ogromnym potencjałem zła, z tak potężną siłą rażenia, jak to się dzieje mniej więcej od 200 kilkudziesięciu lat. Taki najbardziej barbarzyński okres wyniszczania cywilizacji chrześcijańskiej nastąpił mniej więcej w połowie XVIII wieku. Ja nie chcę tutaj snuć całej historii, która od tego momentu do wieku XX przebiega, ale parę słów warto powiedzieć, że wtedy właśnie w wieku XVIII powstaje taka grupa stowarzyszeń wolnomularskich, tajnych, podziemnych, Nowe Czasy, która tworzy taką organizację Iluminaci. I to jest jak gdyby początek budowania takich struktur, które nie ukrywają, że ich celem jest zniszczenie cywilizacji łacińskiej, a więc chrześcijaństwa. To jest początek, mniej więcej 1776 rok. To jest ten czas. Nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, dokładnych analiz, bo nie tym się zajmuję, zajmuję się czymś innym, tylko pokazuję, że tam jest ten początek jak gdyby strukturalnego ataku na Kościół, bo Kościół, powtarzam, był atakowany przez wieki, ale nigdy nie miał takiej potężnej energii, którą intelektualnie tworzyli ludzie, którzy byli bardzo wykształceni i bardzo przygotowani do tej walki. Na skutek powstania tych grup w XVIII wieku, 10 lat później wybucha rewolucja francuska, która już jest jak gdyby tym praktycznym przejawem wyniszczania religii. Piękne hasła, wspaniałe perspektywy idące za tymi hasłami jak gdyby, a równocześnie pod spodem tego wszystkiego płynie taki czarny nurt, który ma na celu zdegradować, obniżyć powagę, zniszczyć sens, zlikwidować wartości, które niesie za sobą chrześcijaństwo. Ale taki największy już moment, w którym ci, którzy pragną nie tylko uderzenia, nie tylko okaleczenia, nie tylko zranienia chrześcijaństwa, ale wręcz wyrugowania go z życia narodów, to jest czas, kiedy pojawia się Marx i Engels, a potem ich następcy, czyli Lenin, Stalin i kolejni. To jest ten czas, kiedy barbarzyństwo, a więc jak gdyby inny sposób pojmowania świata, buduje już potężne struktury polityczne, buduje podłoże finansowe, ekonomiczne, gospodarcze, społeczne, polityczne, czyli tworzą się wielkie struktury, które mają na celu w gruncie rzeczy pod płaszczykiem dobra ludzkości, dobra człowieka, pod pozorem i pięknymi, powtarzam, hasłami, wolność, równość, braterstwo, czego można chcieć więcej. Chcemy być równi, chcemy być braćmi, co można zarzucić, a jednak to są te zewnętrzne hasła. To często tak jest w świecie, że słuchamy czegoś, co brzmi pięknie, ale kiedy wejdziemy w sens tego głębszy, okazuje się, że to niesie za sobą potężne spustoszenie, czego później byliśmy świadkami. Bo nie muszę dzisiaj Państwu przypominać, czym jest komunizm, czym on był, jakie spustoszenia przyniósł światu, ile ofiar, miliony ofiar nie tylko fizycznych,
ale degradacja umysłowa, degradacja moralna, degradacja psychiczna człowieka, narodów, ludzkości wreszcie. Ale wszystko było pod pięknymi hasłami. Pamiętacie Państwo, starsi, te hasła, także tutaj w Polsce. Otóż to jest właśnie to, co ja nazywam barbarzyństwem. To są idee i ludzie, którzy te idee realizują. Jak to się dzieje z tym światem, kiedy przez 2000 lat jest jakiś porządek, jest jakaś hierarchia, jest pewien lat, który panuje w świecie i na czele, jak gdyby od góry tego porządku jest Bóg i później to idzie w dół. Jesteśmy jakoś uporządkowani według pewnych procesów, pewnych zjawisk. Bez tego ładu trudno sobie wyobrazić normalne życie jednostki i narodów. Ja się tą problematyką zajmuję, proszę Państwa, od wielu lat. Chcę zrozumieć, co dzisiaj się dzieje w świecie. Otóż pisarz w każdej epoce, jeżeli się patrzy na dawne czasy, a także na kolejne etapy zbliżające się do naszych czasów, jeżeli się patrzy na to wszystko, co minęło, to da się zauważyć taką pewną linię, jak gdyby taki pewien cykl znaków, który nas prowadzą do tego, co w tej chwili się akurat nie dzieje z nami. Pisarze w każdej swojej epoce próbowali zdefiniować swój czas, opowiedzieć, jaki on jest. Jeżeli dzisiaj chcemy coś wiedzieć o dawnych historiach, o tym, jak dawno ludzie żyli, czym się zajmowali, jakie problemy dręczyły ludzkość, to właściwie jedyną taką żywą materią, która do tego odwołuje się, to jest literatura. Poza Pismem Świętym, które mówi o pewnej epoce i pokazuje, jak gdyby uniwersalny świat. Ale gdy chcemy badać poszczególne epoki, to jak chcemy coś wiedzieć o starożytnej Grecji, to czytamy Homera. I Homer nam mówił właściwie o tym, jaka ta Grecja była. Bez Homera nie jesteśmy w stanie dzisiaj zrozumieć. Jeżeli chcemy zrozumieć Anglię, to poprzez Szekspira. Jeżeli chcemy zrozumieć epokę carską w Rosji, to najlepiej przez Dostojewskiego albo przez Tolstoja. Jeżeli chcemy zrozumieć Polskę w wieku XIX, no to najlepiej przez polską literaturę, przez Mickiewicza, Słowackiego. Czyli literatura jest jak gdyby taką drogą, która, jeśli dobrze się jej przyjrzymy, pozwala nam zrozumieć czas, w którym ona powstała, ale pozwala też zrozumieć coś więcej, jak gdyby pewną uniwersalność życia człowieka lub ludzkości, pewien jakiś taki, pewne zasady, pewne normy, które rządzą światem. Czytając dobrze literaturę, właściwie jesteśmy w środku i psychologii, i socjologii, i historii, i wielu innych dziedzin, bo przez literaturę wszystko się przebija. I dlatego też myślę, że te znaki orientacyjne, które wyznaczyła literatura od zarania swojego istnienia do dnia dzisiejszego, te znaki orientacyjne są dla umysłu ludzkiego wskazówką, jakich sensów należy szukać, takich sensów, które nas budują, tworzą, organizują nam życie, a nie niszczą, degradują i pustoszą. I ta moja najnowsza książka, którą tutaj Pan Andrzej przedstawił, jest próbą odpowiedzi na pytanie, jacy barbarzyńcy dzisiaj, tak jak w XVIII wieku tamci iluminaci, jacy barbarzyńcy dzisiaj degradują naszą rzeczywistość, niszczą odwieczny porządek rzeczy i czynią zamach na świętości wszystkie.
jest absolutnie pewne, że to nie jest przypadek, że to jest zorganizowany, dobrze przemyślany, od początku konsekwentnie realizowany plan. Jaki to plan? No, marksizm tego nie ukrywa. Marksiści tego nie ukrywają. Oni mówią wprost. Takim podstawowym celem marksizmu jest zniszczenie Boga i religii. To jest taki elementarny, podstawowy cel. Po co? Po to, żeby stworzyć człowieka innego, jakiego? Jak się studiuje dobrze, a Państwo mi nie uwierzą, ja Marksa studiowałem, kiedy byłem na uczelni i próbowałem go sam zrozumieć poza profesorami na własną rękę, a także innych marksistów. I zawsze mnie zadziwiała ich żelazna konsekwencja, absolutne przekonanie, że oni mają rację i że te racje zniszczenia tego, co było, są świetnie, znakomicie, organizacyjnie przygotowane. I była taka główna droga do wyniszczenia tradycji budowanej przez wieki. Tą drogą to była walka przez przemoc, przez siłę do rewolucji październikowej, do 1917 roku. Kiedy ta rewolucja zwyciężyła i zdawało się, że doktryna komunistyczna zapanuje nad światem i wszystkie znaki były tego świadkiem, że ona już panuje, ale w 1919 roku, a więc dwa lata po rewolucji, Lenin zrozumiał, że coś tutaj nie gra, że przy pomocy siły się tego komunizmu nie da zbudować, że muszą być jakieś inne instrumenty, jakieś inne narzędzia, które łatwiej pozwolą ten komunizm przepchać przez świat. Nadal rewolucja, czyli siła, przemoc, broń, morderstwo, strzelanie, zabijanie było tym podstawowym orężem, ale Lenin już wtedy, w 19 roku, zaczął, do jego umysłu dotarło coś innego, że prawdopodobnie nie uda się siłą tego zmienić. Zakorzenienie chrześcijaństwa w świecie było tak silne, tak potężne, tak mocne, że można było rozstrzelać miliony chrześcijan, ale miliony nadal pozostaną. Więc trzeba było szukać innej drogi, innej metody. W 19 roku powstaje międzynarodówka komunistyczna. Czyli nie strzelamy, ale ideą idziemy przez świat, niesiemy tę ideę od państwa do państwa i przyczółki organizujemy w całym świecie. Tworzymy je tam, gdzie się tylko da. I tworzy się we Francji, w Niemczech, w Anglii, w całym świecie. Komunizm już był tak pewien swego w XIX wieku, kiedy powstawała ta międzynarodówka, że mamy wszędzie przyczółki, tylko teraz trzeba umiejętnie zgrać te wszystkie instrumenty po to, żeby opanować systemem komunistycznym cały świat i zniszczyć ten fundament, który trwał przez wieki, czyli cywilizację chrześcijańską. W 20 roku Polacy stanęli murem i zwycięstwo Piłsudskiego spowodowało, że ta fala, która miała się przesunąć na zachód i opanować całą Europę, a później świat, została zahamowana. I wtedy Lenin po raz drugi zrozumiał, że przy pomocy siły tego się nie da zrobić. W 22 roku zwołuje kolejną międzynarodówkę i zwołuje najwybitniejszych swoich intelektualistów, artystów, pisarzy, ludzi bardzo mądrych na owy czas, znawców, przedmiotów, socjologów, filozofów, psychologów, polityków. I zwraca się do nich: panowie, pomyślmy, czy rewolucja zbrojna jest jedyną metodą, która przyniesie nam zwycięstwo.
I wtedy właśnie pojawia się kilku wybitnych zachodnich komunistów, którzy informują Lenina, że pracują nad innymi metodami zbudowania szczęśliwego świata komunistycznego, nie przy pomocy karabinów, czołgów, samolotów, przy pomocy kultury. I pojawia się taki znakomity na owe czasy filozof włoski Gramsci w latach 20., który mówi wprost: nie tą drogą pójdziemy, którą szedł do tej pory Lenin, nie przez inwazję, nie przez agresję, tylko przez kulturę. I on wykuł taką formułę, odczytam ją Państwu. W latach 20. potrzebny jest długi marsz poprzez instytucje, media, uniwersytety, kościoły, centra władzy i kultury. Ale samo przyjęcie instytucji nie zapewni hegemonii. Potrzebne jest zniszczenie fundamentów obyczajowych, religijnych, moralnych, na których opiera się stare społeczeństwo. Szacunku dla władzy, to na czym opiera się stare społeczeństwo, szacunku dla władzy, poszanowania religii, przywiązania do instytucji rodziny, i to wszystko trzeba zniszczyć, ale nie przy pomocy czołgu. Odrzucamy tę metodę jako strategię, nie wojna. Oczywiście one nadal będą się zdarzać, siłowe rozwiązania tu i tam, ale generalnie odrzucamy. Antonio Gramsci, ideolog, jeden z największych filozofów tamtych czasów, równocześnie w latach 20. pojawia się słynna wówczas, a później przez długie lata funkcjonująca jako miejsce autorytarne, jako wielki, potężny taki zbiór osobowości naukowych, tak zwana szkoła frankfurcka. To się zbiega z tym, co mówiłem wcześniej, kiedy Lenin zastanawiał się, co z tą rewolucją. We Frankfurcie tworzą się w latach 20. na uniwersytecie wydziały socjologii, psychologii, a także inne, w których pracują najwybitniejsi wtedy zachodni uczeni. I oni wykuwają naukowe metody budowania komunizmu w świecie. Jednym z tych uczonych, który do dzisiaj funkcjonuje, wprawdzie w tamtych czasach nie był, ale gdzieś jego początki w sposobie myślenia, jest profesor Bauman, który do dzisiaj jest nosicielem tych idei i bardzo często w Polsce przybywa i bardzo często ma wykłady. Ale to wtedy, w latach 20. był początek tego wszystkiego. Komunizm jako doktryna polityczna nie będzie noszony przez siły, będzie noszony przez kultury. I on ma od tego momentu swoją nazwę. To się nazywa komunizm kulturowy albo marksizm kulturowy. I wszystko, cokolwiek się zaczyna dziać, to od lat 20. idzie w tym kierunku. Spokojnymi metodami opanowanie ludzkich umysłów. Bo istotą komunizmu nie były stosunki gospodarcze. To była tylko metoda, sposób jak gdyby zwrócenia uwagi na takie zewnętrzne, dekoracyjne jak gdyby elementy. Chociaż one nie były dekoracyjne, bo to bardzo ważne. Prawda, stosunki społeczne, gospodarcze, odebrać władzę kapitalistom, dać robotnikom. Jak tym robotnikom dano, no to wiecie sami Państwo.
Istotą komunizmu jest coś innego. Istotą komunizmu jest człowiek. Jaki człowiek? Wolny. Pojęcie wolności staje się elementem podstawowym, pojęciem, które komuniści głoszą na wszystkie możliwe sposoby, przy wszystkich możliwych okazjach. Człowiek ma być wolny, społeczeństwo ma być wolne. Wolne od czego? I tu się zaczyna problem. Właśnie, wolny od Boga. Człowiek będzie wolny wtedy, kiedy się uwolni od Boga. To jest podstawowy element doktryny komunistycznej. Ale on idzie dalej. Jeżeli Bóg to religia, która niesie. Jeżeli religia to instytucje, które dźwigają. Kościół, kapłani. I my katolicy. My jesteśmy tymi, których umysłach należy dokonać wielkiej rewolucji. Trzeba nasze umysły przestawić. Jeżeli się uwolnimy od starych pojęć, takich jak Bóg, jak wiara, jak religia, jak kapłan, to będziemy wolni. To są doktryny komunistyczne. Ale, powtarzam, nie przez siły zbrojne, chociaż tu i tam to ciągle jest, ale to idą potężne, wielkie fale od lat 20., od tej szkoły frankfurckiej. To jest setki uczonych, powtarzam, psychologów, socjologów, filozofów, którzy piszą bardzo atrakcyjne, bardzo niezwykłe, czasami bardzo fascynujące książki. Tak fascynujące, że ludzie, którzy nie wiedzą, co one niosą, mogą być absolutnie przekonani, że one niosą wspaniałe rzeczy. I na tym, na urodzie tych książek, na atrakcyjności tych książek, na wielkości, powiedziałbym, duchowej, jaką one niby sobą niosą, polega podstęp. Młodzież, która się zaczytuje w tych księgach, bardzo często uznaje, że dzięki tym księgom otwiera się jej nowy świat. To są właśnie pokusy. W ten sposób komunizm rewolucyjny przekształcił się w komunizm kulturowy i to wyzwanie Gramsciego, długi marsz poprzez instytucje, on trwa. Ten marsz rozpoczął się w latach 20. i trwa do tej pory, czyli 100 lat już prawie. On idzie przez uniwersytety nasze, polskie w tej chwili. On idzie przez szkoły, on idzie przez ministerstwa, on idzie przez Sejm. Panie pośle przyszły, niech pan pamięta. On jest wszędzie już dzisiaj w postaci pewnych aktów prawnych. No niedawno były prezydent podpisał taki dokument o równości płci, jak państwo pamiętacie, to było kilka miesięcy temu. I wtedy było takie wielkie, pod jakim hasłem, żeby te kobiety były takie same jak mężczyzny. No nigdy kobieta nie będzie taka sama, ale powiedzmy o równości dostępu do różnych tam wartości, czy instytucji, czy zrównanie kobiety jak gdyby we wszystkich aspektach. Ale w tym dokumencie, tam następnych zapisach, o których się nie mówiło, a jak się je dokładnie przeczyta, tam między innymi się mówi o kulturowej płci, pleć kulturowa. Co to znaczy pleć kulturowa? Pleć kulturowa to znaczy, że kobieta nigdy nie wiadomo, czy będzie do końca kobietą, a mężczyzna nigdy nie wiadomo, czy będzie do końca mężczyzną. W związku z czym ten proces budowania takiej wizji przyszłego społeczeństwa zaczyna się od przedszkola. I dzisiaj, proszę państwa, już w Polsce są przedszkola, a wiem to z pierwszej ręki, bo mówiłem mi o tym przedszkolanki na jednym z moich spotkań.
I one są bezradne, bo albo będą tego uczyć, albo muszą opuścić szkołę. Czego będą uczyć? To jest niewinne, to jest na pozór absolutnie niewinne. Opowiada mi taka pani przedszkolanka, mówi: panie Stanisławie, kazano nam, dzieciom 6-letnim, dziewczynkom zakładać spodnie, a chłopcom zakładać spódniczki. Niby zabawa. To takie przyjemne, śmieją się dzieci. Jest atmosfera niezwykle fascynująca, wszyscy chichoczą, zabawa, nikt nie podejrzewa nic złego. Ale któraś dziewczynka, mówi mi ta przedszkolanka, przychodzi do mnie i mówi, że ona nie chce ubierać spodni, bo ona lubi spódniczkę. I mówi, ja musiałam jej wytłumaczyć dlaczego. A tłumaczyć musiała w ten sposób, bo dzisiaj ty jesteś dziewczynką, ale za lat 5 może zechcesz być chłopcem. Więc przyzwyczaję się do tego. To nie są żarty, proszę Państwa. To, co ja mówię, to w tej chwili wygląda jak ironia, jak paradoks, jak kompletna paranoja, ale to się już dzieje. To już weszło do naszych przedszkoli. To powoli będzie wchodzić do naszych szkół. To jest ten komunizm kulturowy. On przybiera taką niewinną postać najpierw zabawy, a później dalej idzie do tego, co dzisiaj, akurat nie jadąc tutaj, usłyszałem w radiu na zachodzie, w jakiejś tam instytucji, która, tak jak Urząd Stanu Cywilnego, nasz, zawiera małżeństwa. Pani, która prowadzi ten urząd, miała udzielić ślubu dwóm paniom, lesbijkom. I ona odmówiła. Ona powiedziała, że ona tego nie uczyni, bo to jest niezgodne z jej sumieniem. Otrzymała karę w postaci jakiegoś tam finansowej sumy. Musi zapłacić kilkaset czy kilka tysięcy euro, dlatego że nie udzieliła tego ślubu i prawdopodobnie zostanie wyrzucona z pracy. Barbarzyńcy przybierają postać aniołów. Barbarzyńcy przybierają postać ludzi bardzo mądrych, bardzo wykształconych, bardzo oświeconych i niosą tę oświatę w tej chwili przez biblioteki, przez uniwersytety, przez uczonych. Idą do naszych szkół, do naszych przedszkoli nawet i zaczynają kształtować nową naszą mentalność. Mentalność, proszę Państwa, to jest ta cecha, taka podstawowa cecha człowieka, to jest jak gdyby taki zbiór wielu elementów składających się na naszą osobowość, że my w odpowiedni sposób patrzymy na świat, prawda? Mentalność to jest sposób, prawda, myślenia o świecie, jak my myślimy, jak my działamy w tym świecie. To jest najkrócej mówiąc cecha mentalności, na nią się składają tam różne czynniki, nie będę wchodzić w szczegóły. I jeżeli było tak na polskim losie, że mentalność nieraz kształtowana była przez wieki, na przykład mentalność rycerska, to mniej więcej od X do XV wieku, prawie 5 wieków, budowano coś, co nazywamy rycerskością. Co to jest rycerskość? To jest, prawda, pewien taki kult poszanowania pewnych cnót, być rycerskim. Szanować kobiety, szanować prawo, szanować obyczaje i tak dalej, rycerskim być. Ta epoka wytworzyła rycerskość, taka podstawowa cecha mentalna. Później mamy mentalność szlachecką, następną epokę, która trwa też wieki, która wytworzyła takie pojęcie jak wolność, prawda? Szlachcicowie na zagrodzie, tam jest takie przysłowie, prawda, który się równa wojewodzie. Podstawowa wolność człowieka, szlachecka mentalność, później mentalność mieszczańska wytworzyła się.
bądź mentalność kapitalistyczna i wszystko to trwa wieki albo długie lata, a komuniści chcą to bardzo szybko zmienić. Wprawdzie ten Gramsci mówi, że to potrwa długo, ale dla niego długo to jest 100 lat i to już się stało prawie. Zmiana mentalności, proszę Państwa, to jest zmiana wielu naszych cech wewnętrznych, to jest naszego sposobu myślenia, odczuwania, naszej wyobraźni, naszego języka, wielu, wielu innych rzeczy. I moja książka o tym wszystkim mówi. Znaczy, moja książka jest próbą takiego zanalizowania stanu posiadania Polski. Czym dzisiaj Polska jest? Na jakim etapie rozwoju znajduje się? W którym momencie ten komunizm kulturowy już zaatakował? Które miejsca, jak ta choroba się rozwija i w jakim, jaki będzie miała dalszy przebieg. Mógłbym tutaj długo o tym opowiadać, ale tutaj Pan za chwilę nam przeczyta pewien fragment, który dotyczy tego, jak się rodziła nasza Solidarność. Może ten fragment, ale tylko jeszcze skomentuję krótko. Otóż Państwo macie wiedzę na temat wspaniałego, wielkiego ruchu, jakim była Solidarność, autentycznego buntu robotników, którzy nie godzili się na tamten system komunistyczny. Nie chcieli go, odrzucili go, ale równocześnie w tym ruchu pracowali bardzo silnie ci ludzie, którzy chcieli wykorzystać maksymalnie ten ruch antykomunistyczny do stworzenia czego? Komunizmu kulturowego, nie niesionego tymi szablami, karabinami, czołgami, tylko tego intelektualnego, duchowego, kulturowego. Może Pan będzie uprzejmy ten fragment przeczytać. Przed mikrofonem czy... Profesor zmierzył mulata zimnym spojrzeniem i mulat zamilkł. Widać było, kto tu rzeczywiście rządzi, a kto tylko kieruje ruchem. Władza wierzy, bo tak nakazuje doktryna, mówił Gałuszka, ale władza wie, bo tak nakazuje rozum. I to, co w tej chwili tę władzę wewnątrz rozrywa, to właśnie konflikt między wiarą a wiedzą. Powstały w jej środku, jakby w centrum zarządzania, dwa stronnictwa. Stronnictwo wiary i stronnictwo wiedzy. Na czele stronnictwa wiary stoi stary Beton, a personalnie Olszowski, Grzyb, Siwak, Siwicki, Milewski i paru innych. Zaś na czele stronnictwa rozumu stoją Jaruzelski, Kiszczak, zdezorientowany Szczuj, aż się żachnął. Jak to, profesorze, Jaruzelski, Kiszczak nie mógł tego pojąć? Przecież to oni wprowadzili stan wojenny, to oni są odpowiedzialni za internowania, areszty, więzienia, tortury, mówił zbity z tropu. Słuchaj, Waldi, przyszedł Gałuszce z pomocą mulat. Uważaj pilnie, co profesor mówi, nawet jeśli dla ciebie jest to wciąż jeszcze zaskoczenie. Zresztą zapewne nie tylko dla ciebie. Spojrzał na redaktora Podelskiego, który istotnie wytrzeszczył oczy, jakby kompletnie nic z tego nie zrozumiał. Profesor dojdzie do konkluzji. Gałuszka kilka razy cmoknął, jakby miał trudności z przełknięciem śliny i mówił: walka w strukturach aparatu władzy nabiera mocy. O ile moje źródła dobrze rozeznały materię, do stanu wojennego parło stronnictwo wiary. I Jaruzelski musiał się na to zgodzić, bo inaczej mogłoby dojść do zamachu stanu i generał straciłby władzę. A tego nie chciał. Zresztą był przewidujący. Widział znacznie dalej niż jego przeciwnicy. Nie mógł się im jawnie przeciwstawić, bo wiedział, jaki jest rozkład sił. Tym bardziej, że Moskwa naciskała, nóż by nam wbili w plecy, gdyby mogli. Jaruzelski miał dobre rozeznanie i wyczuł nastroje. Nie miał wyjścia. Pamiętacie zresztą nieustające ataki radzieckiej, NRD-owskiej prasy i groźby, nieustające groźby, że my rozwalamy socjalizm, że burzymy fundamenty i tym podobne bzdury. Podczas kiedy to my chcieliśmy socjalizmu z ludzką twarzą, socjalizmu, podkreślił. I Jaruzelski chciał tego samego, tylko że nie mógł się wtedy do tego przyznać, bo by mu głowę odcięli. W każdym razie znakomicie się przyczaił
i udał, że popiera twardy kurs, by zadowolić frakcję wiary i ogłosił stan wojenny, ale on tego nie chciał. Został do tego zmuszony. O czym on? Znowu nie rozumiał Szczuj, choć wcześniej Mulat wprowadzał go już w arkana nowej filozofii. Przecież stan wojenny był dla nas katastrofą, myślał teraz, nieszczęściem. Ale gdy zerknął na Mulata, zrozumiał, że powinien zachować spokój, powściągliwość i rozwagę. Zimny spokój, nakazał sobie, ale jak zachować spokój, kiedy wszystko tutaj staje do góry nogami? Nie, nie mogę tego pojąć, oburzał się w środku. Rzucił okiem na Podelskiego i dostrzegł w jego twarzy zakłopotanie. Być może moja interpretacja niedawnych wydarzeń, wolno mówił Gałuszka, sprawia niektórym z panów pewien kłopot, ale proszę o cierpliwość, bowiem gdy dojdę do końca, cały sposób mojego rozumowania wyda się panom jaśniejszy. Rzecz w tym, że frakcja rozumu powoli, ale konsekwentnie zwyciężała. Poza Jaruzelskim i Kiszczakiem, którzy stanowili trzon tej frakcji, wzmacniali ją Porębski, Kubiak, po części Kania i Messner, nie mówiąc o figurach pomniejszych. I oni nadawali partii ton. Wprowadzali stan wojenny na swoich zasadach, bo gdyby zwyciężyła frakcja wiary, polałaby się krew, doszłoby do straszliwej konfrontacji i tragedii. Dzięki Jaruzelskiemu, który odpowiadał za wojsko, i Kiszczakowi, który odpowiadał za bezpiekę, nie stanęły barykady, nie wybuchła wojna domowa, a równocześnie zachowała swoje wpływy frakcja rozumu, pozbywając się albo odsuwając w cień najbardziej zagorzałych i twardogłowych zwolenników konfrontacji ze społeczeństwem. Krótko mówiąc, Jaruzelski ocalił kraj przed najgroźniejszym konfliktem w najnowszych dziejach Polski. Jeśli tak będziemy rozumieli sens tej historii i zgodnie z taką linią rozumowania będziemy interpretowali kolejne elementy tej politycznej gry, łatwiej nam będzie znaleźć odpowiedź na pytanie, co dalej, co mamy robić dalej, bo zawsze tak jest, że najpierw należy ustalić pryncypia, zasady, istotę rzeczy, a potem dopiero budować na nich konstrukcje logiczne. Czy do tego momentu moja linia myślenia jest jasna? Szczuj rzucił szybkie spojrzenie na Mulata, a Mulat skinął głową. Zdaje się, że Waldi chce ci zadać pytanie, prawda Waldi? Powiedział zachęcająco. Tak, to znaczy, zawahał się Szczuj, poczuł się jakby był uczniem, a wokół niego sami profesorowie akademicy, poważne tytuły, togi, łańcuchy na szyjach, gronostaje, atmosfera uczelni. Widział, jak spoczywają na nim oczy Gałuszki, Korala, Podelskiego i Mulata, jakby żądali od niego, by się wyraźnie i jednoznacznie określił. Przecież Jaruzelski spowodował krach, totalne załamanie, zapaść polityczną i moralną, nie mówiąc już o gospodarczej. Zepchnął nas do podziemia, kiedy zdawało się, że już jakoś się układaliśmy, że układaliśmy sobie wspólne życie. Cofnął nas o lata świetlne, staliśmy się jeszcze bardziej zapóźnieni wobec Europy i jeszcze trudniej będzie nam ją dogonić. Nagle urwał, widząc, jak coraz mocniej wbijają się w niego oczy doradców, jakby chciał przeniknąć go na wskroś. Poczuł w tych spojrzeniach jakiś zarzut, jakby pretensję, że nie rozumie sensu dziejów, a zabiera głos. Widział skrzywioną twarz profesora i zawiedzioną minę Mulata. Uzmysłowił sobie, że Mulat już go naprowadzał na tę ścieżkę, ale dopiero teraz zrozumiał, dokąd ta ścieżka prowadzi. Także Koral patrzył na niego bez przekonania, a Podejski wciąż mrużył oczy, więc zamilkł. Widzisz, Waldek, powiedział profesor, masz prawo tak widzieć rzeczywistość, bo ona w pewien sposób taka jest i tak się przedstawia, jak ją pokrótce opisałeś. Powtórzę, taka jest i tak się przedstawia, ale zaakcentujmy tylko w pewien sposób, czyli w inny sposób jest zupełnie inna, zależy od punktu widzenia, a my wybieramy ten punkt widzenia, który jest, że tak powiem, globalnie słuszny. Musimy się odwołać do prawa dialektyki, bowiem, panowie, dialektyka wciąż nas obowiązuje. Nikt nas nie zwolnił z myślenia dialektycznego, bo to nie jest tak, że rzeczywistość widzimy wszyscy tak samo. Każdy widzi ją inaczej, a w związku z tym inaczej też ją wartościujemy. Twoje wartościowanie, Waldek, nie ukrywajmy, bo to jest wartościowanie, wynika z przyjęcia, jakby to powiedzieć, niesłusznych założeń, fałszywej perspektywy. Widzisz, działanie Jaruzelskiego bez szerszego kontekstu, bez tła, tylko w jednym wymiarze tego, co zrobiła, trzeba widzieć szerzej i głębiej. Tło i uwarunkowania są niezbędne dla zrozumienia istoty rzeczy. Powtarzam, istoty rzeczy, a istota rzeczy to uwarunkowania. I, że raz jeszcze powtórzę, i tło. Bez tych dwóch okoliczności nie da się dobrze rozpoznać rzeczywistości, a przecież wystarczy,
Gdy wyobrazisz sobie, że to nie Jaruzelski wprowadził stan wojenny, a beton partyjny. Czy myślisz, że dzisiaj byśmy ze sobą rozmawiali? Nie, Waltek. Nie rozmawialibyśmy, bo nas by już tutaj nie było i nigdzie by już nas nie było, bo takich jak my oni nienawidzili i nadal nienawidzą. Chętnie by się nas pozbyli, utopiliby w łyżce wody, bowiem my wyznaczamy nowym czasom ramy i pokazujemy nowe horyzonty, a oni tego nie dostrzegają, bo brakuje im wyobraźni, rozumiesz, Waltek? Wyobraźni. A może i czegoś więcej, świadomości, że uczestniczą w procesie jednoczenia świata. To dla nich jest za trudne. Oni lubią bat i tępe narzędzia zbrodni. My cenimy wolność i dla tej wolności otwieramy świat. My otwieramy, a oni zamykają. My wyciągamy ramiona, a oni te ramiona nam odrąbują. Żyjemy w zatęchłej atmosferze mrocznego prowincjonalizmu, a nam to już nie wystarcza. My chcemy nowego, szerokiego oddechu, ogromnych, że się tak wyrażę, przestrzeni ducha i nieskończonego lotu. To jakby nowy system wartości, nowa epoka przed nami, a nie spróchniały katechizm ciemnogrodu. Urwał i z lekko otwartymi ustami przyglądał się Szczujowi. Proszę Państwa, to jest oczywiście fragment książki, ale mogę Państwa tylko wtajemniczyć, że jest on oparty o autentyczne dokumenty, które są w posiadaniu, w moim posiadaniu, dokumenty, które mówią o tym, jakie były prowadzone rozmowy tajne w tych najbardziej wpływowych kręgach Solidarności, kto tam był przywódcą, w jaki sposób rodziły się nowe idee, w jaki sposób powstawała ta Rzeczpospolita, w której my żyjemy. My, Polacy, w tym czasie otrzymywaliśmy szczątkowe informacje na innym zupełnie poziomie. Nie informowano nas o toczącej się wewnątrz walce i jej charakterystycznych cechach, a także ideach, które były propagowane przez tę albo drugą część tego fragmentu. Ja tylko dodam, że w tej dyskusji, którą Państwo słyszeli, bierze udział autentyczny przywódca robotników, jednego z regionów, który został dopuszczony do tajemnic i on nie rozumie, co się dzieje, a doradcy Walensy mu wkładają do głowy. Mówią, człowieku, to nie jest tak, jak ci się wydaje. My w tej chwili idziemy zupełnie nieznaną tobie podróż, w daleką drogę. Otwierają się przed nami nowe horyzonty. Oni nie używają tych pojęć, które ja dzisiaj tutaj używam, komunizm kulturowy czy marksizm kulturowy, ale oni po prostu to realizują już. Tak się tworzyła ta nasza trzecia Rzeczpospolita. Moja książka mówi o tym, ale mówi też o wielu innych zagadnieniach. Ona po prostu pokazuje jak gdyby taki świat od spodu, od kulis, od wnętrza, jak te wszystkie procesy zachodziły, kto w nich brał udział i kto nadawał jaki ton. Ale jeszcze króciutko wrócę do tej szkoły frankfurckiej, która, jak mówię, jest podstawą teoretyczną do budowania tej wielkiej wizji świata komunizmu kulturowego czy komunizmu marksistowskiego. Jednym z takich fundamentalnych twórców, na którego się marksiści, ci kulturowi powołują, to jest Freud i szczególnie ten jego panseksualizm. Tutaj mam taki fragment, który warto zacytować. Mówi jeden z twórców, jeden z tych profesorów, w tamtym czasie bardzo wybitna postać, nazywał się Munzenberg. I jego zdanie brzmi mniej więcej tak, to jest taki niedosłowny cytat. Musimy się skupić na ataku na autorytet ojca. Autorytet ojca. Musimy negować specyficzną rolę ojca i matki. Musimy odebrać rodzicom jako pierwszym prawa do edukacji swoich dzieci.
Państwo na pewno słyszycie coraz częściej, że dzieci należy oddać pod opiekę państwa, że państwo się ma zajmować dziećmi, że państwo ma opiekować się i tworzyć cały system edukacyjny. Powiecie może, to jest naturalne, przez wieki tak było, a jednak pomyślcie, czy przez wieki była ta doktryna marksizmu kulturowego, bo jeżeli oddajemy dzieci pod opiekę państwa, to powinniśmy bardzo dokładnie kontrolować, co to państwo robi z naszymi dziećmi. Kontrolować, czyli wiedzieć, w jakim kierunku to idzie, jak to się zaczyna od przedszkola. On mówi wprost, jako pierwszym prawa do edukacji swoich dzieci, zniesienie różnic w edukacji chłopców i dziewczynek, no to co dałem przed chwilą, przykład, zniesienie wszelkich form męskiej dominacji, zlikwidować takie pojęcie, że kobiety są klasą ciemiężoną, i tak dalej. Dla przypomnienia tylko powiem Państwu, wracając jeszcze do religii, do tego wątku, który tam w którymś momencie podjąłem, bo to Marx powiedział, że religia to ucisk duchowy. To Lenin powiedział, że religia to sprawa prywatna. Czy Państwo dzisiaj słyszą te bardzo często głośno wykrzykiwane przez ludzi właśnie z tego obozu marksizmu kulturowego, religia to jest sprawa prywatna, do zachrystii, do domu, broń Boże na ulicy nie wyrażać swoich poglądów religijnych. Przecież to jest katastrofa, chcą nas odizolować od tego, co jest podstawową wartością człowieka. Głosić mam prawo swoje poglądy takie, jakie one są tam, gdzie chcę. Na ulicy, w parlamencie, w szkole, wszędzie. Dlaczego ja mam być tym, który wstydzi się swojej religii? Dlaczego ja mam być tym, który się wstydzi Boga? A przecież o to idzie. Przecież to jest doktryna. Religia to jest sprawa prywatna. Proszę słuchać telewizji, radia, tych wszystkich wystąpień. Jeszcze ten Mietzenberg. On mówi o tej wielkiej fali intelektualnej, o tych wielkich księgach, o tych wielkich mądrościach. Uczynimy Zachód tak zepsutym, znaczy jeżeli ta fala przejdzie, jeżeli te tysiące książek przejdą przez uniwersytety, przez szkoły, przez instytucje, przez kościoły nawet, bo i część kaplanów, drogi ojcze, część kaplanów także już się niestety poddaje temu i są uważani, z siebie uważają za kaplanów oświeconych, podczas kiedy reszta jest nieoświecona. On powiada tak, ten Mietzenberg, uczynimy Zachód tak zepsuty, wtedy kiedy ten Zachód pochłonie tę wiedzę całą, prawda, kiedy przejdzie przez umysły, kiedy przez szkoły, przez biblioteki uczynimy Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmierdział. Jeżeli Państwo dzisiaj spojrzycie na Zachód poprzez Kościół na przykład, czy nie zauważyliście Państwo w Francji puste kościoły? Francja, Niemcy. Dlaczego? Dlatego, że ten marksizm kulturowy już tak mocno przeżarł tamte społeczeństwa, że one uznały, że właściwie religia jest sprawą prywatną. Dlaczego mają demonstrować ją publicznie? Inny z tych uczonych z tej szkoły marksizmu kulturowego, niejaki Dawson, cywilizację urywa się z korzeniami. Jaką cywilizację? No chrześcijańską. Trzeba ją wyrwać z korzeniami. Cywilizacja urywa się z korzeniami, z fundamentów natury i tradycji. Odbudowuje się ją jako nową organizację, sztuczną i mechaniczną, jak nowoczesna fabryka.
gdyby cytować tych wszystkich uczonych, a naprawdę to są wybitne z punktu widzenia, że tak powiem, takiego wysokiego myślenia intelektualnego w ich oczywiście wydaniu, to są naprawdę ludzie, którzy operują potężną aparaturą pojęciową, którzy mają znakomitą wiedzę, którzy potrafią dyskutować, którzy potrafią zbijać argumenty przeciwnika, którzy są świetni w swojej erystyce, w swoich przemówieniach, w swoich dyskusjach, w swoich debatach. To są ludzie, których spotykacie Państwo coraz częściej także na naszych uczelniach, a także w naszej publicznej debacie. I otóż moja książka podejmuje walkę z tym potężnym ruchem, z tą potężną awangardą kultury śmierci. Bo jest to kultura, która zabija tę potężną, wspaniałą, wielką cywilizację, która trwała przez 2000 lat i nagle okazuje się, że można ją od korzeni wyniszczać. I żeby była jasność, proszę Państwa, to nie jest tak, że to jest oddzielny przypadek. To nie jest tak, że się nazywa kogoś moherowym beretem, tylko dlatego, żeby mu sprawić pewien kłopot. To jest cały system poniżania ludzi, którzy mają inny punkt widzenia na tę współczesność, która idzie do nas z całym impetem i z całą siłą. I moja książka próbuje po pierwsze zobrazować te procesy, pokazać jak one przebiegają, jaki mają charakter, jaką mają siłę, a równocześnie jest to książka, która ironicznie w pewnych momentach zwraca się, ironizując, opowiada o tym zjawisku, pokazując, że wprawdzie to prowadzi do niczego dobrego, ale po tamtej stronie po prostu są oszuści, kłamcy i ludzie złej woli. Tylko trzeba ich znaleźć. Trzeba wiedzieć, w którym momencie oni działają. Jak się słucha dzisiaj przemówień wielu polityków, to w ich głosach jest ten marksizm kulturowy. Pod pięknymi bardzo często hasłami. Trzeba to wychwycić. Trzeba natychmiast odrzucić. Jeżeli ktoś mi mówi, że religia jest sprawą prywatną, to od razu wiadomo, kim on jest. Od razu wiadomo, komu on służy i z jakich źródeł wywodzi tę filozofię. Oczywiście to trzeba natychmiast atakować go bronią na poziomie, którego on używa naturalnie. Trzeba znaleźć argumenty. Dlatego wiedza, proszę Państwa, musi być wiedzą po stronie także naszej, mówię o tych, którzy chcą zwalczyć tę doktrynę jak gdyby nienawiści do miłości wielowiekowej. Trzeba uczyć się, trzeba czytać, trzeba rozumieć, trzeba poznawać, bo inaczej pole będzie poddane bez walki. Tak jak się dzisiaj to pole poddaje w wielu przypadkach. Kiedy nauczyciele w szkole mówią, cóż to takiego, że religia jest taka ważna? Wcale nie musi być taka ważna. Jeżeli religia nie jest ważna, no to wtedy nieważny jest Bóg. Jeżeli Bóg jest nieważny, to świat chrześcijański jest nieważny, prawda? A zaczyna się niby od czegoś bardzo takiego nieistotnego. No religia może być, a może nie być. Może chodzić, może nie chodzić, prawda? Także to są, proszę Państwa, bardzo poważne sprawy. I ja, żeby Państwo zrozumieli moje intencje, to jest jak gdyby taki rdzeń istoty tego świata. W tej chwili jesteśmy w centrum potężnych zabiegów intelektualnych, duchowych, kulturowych, które mają zmienić nasz mózg, naszą umysłowość, naszą mentalność, mają z nas uczynić ludźmi, którzy odejdą od tej wielowiekowej kultury, którzy staną się wolni na sposób, jaki chce ten marksizm kulturowy. Bardzo polecam Państwu moją książkę. Może nie tylko dlatego, że ja ją napisałem, tylko dlatego, że jest to właściwie w tej chwili, jak się patrzę na polską literaturę, jedyna dylogia, bo to są dwa tomy, która próbuje podjąć polemikę z tym agresywnym systemem marksizmu kulturowego.
Myślę, że jak Państwo przejdą przez ten drugi tom Spisek barbarzyńców, to zrozumieją Państwo, co to znaczy świat, w którym barbarzyńcy zaczynają bardzo silnie atakować naszą wielką chrześcijańską tradycję. I w jakim kierunku to pójdzie, jeżeli nie postawimy muru. Dziękuję bardzo Państwu.